czasu do stracenia. Zasmerfowała go złoklatka. Gargamel może się przez to dowiedzieć, gdzie mieszkamy. Głuptas jest na wioskowym placu, na który wdarło się już skażenie. Co? Jasny Smerf. Naprawdę zasłużył na to imię. Nie zdążyłem nawet odetchnąć, a znowu muszę ruszać na ratunek. No cześć! Dobra. Czyli mamy kolejną misję na ratunek Głuptasowi. No, będziemy ratować Głuptasa. Pytanie tylko, gdzie go można znaleźć? Znaczy znaleźć. A, w tym kierunku, już widzę ten znaczek. Plac. Zablokowany. Musiałbym się tutaj jakoś dostać do tego placu. Możemy już latać w zasadzie. Zaraz. Troszeczkę mi rozmowę z Papa Smurfem ucięło, bo mi zbyt szybko włączyłem. Co, jeszcze mu nie mogę? Przychodzę, nie mogę tutaj stanąć. Może jakiś błąd jest. A, za to tutaj mogę przejść. Muszę uratować tego tępego głuptasa. Powinni byli wiwatować na moją cześć, kiedy przyniosłem Aqua Magnifica. Ale nie! Ich myśli zbytnio zaprzątał głuptas. O właśnie, jesteśmy teraz w placu, prawdę mówiąc. A, będę musiał się tutaj dostać. Czyli będę musiał wrócić się i spróbować znowu przelecieć, no. Aby nabrać wysokości. Od tego się odbić i... No, jesteśmy przy wejściu, no, na plac. Czyli odkryjemy dalszą część wioski Smurfów, no. To już robimy. No jest, mamy wejście. I znowu zacznie się odkażanie całej wioski, no. Tak, wydaje się, że jest pusto. Nie ma tu w ogóle Smurfów. Czyli trzeba uwolnić Głuptasa. Uleczę złotokładkę, by uwolnić Głuptasa, tak. Dlatego pewnie to pusto, no. Wejście całe zablokowane było. To jest wejście, tak. Dobra. Czyli jesteśmy w dalszej części wioski, no. Głuptasie! To ja, Ważniak! Przyszedłem cię ocalić! Co to? Ataki są już, tak? Dobra, muszę też szybko się pozbywać tych. Jestem, co myśl, szczera. Tak właśnie wiem, że nie da się to pozbyć. No
Właśnie, złoklatka jest potrzebna. Chcesz marchewkę? No, tych... To się ten głupczas rozpakował, no. Widzę, że tutaj jest więcej tego. Na pewno się nie przedostanę. Gdzie jest tutaj? O, tam jest. Dobra, już widzę. Cel i tutaj muszę wejść. Mogę się odbić, pewnie musiał. To jest jeszcze jedno. No ciekawe, dole co tu? Na tym dachu stanąć na pewno nie mogę. No też nie mogę. Spróbujemy tutaj jakoś skoczyć z tego grzyba. No dobra, jesteśmy. Czyli popróbowaliśmy się. Popróbowaliśmy, no i... Jesteśmy. Okej. Głuptasie, zachowałeś się bardzo nierozważnie. Przecież ci mówiłem, że te rośliny mogą zdradzić Gargamelowi położenie wioski. Naraziłeś Smurfy na niebezpieczeństwo. Aha! Myślałem, że jak zobaczę tę roślinę, mam smerfnąć do środka. Nie ma sensu mu tłumaczyć. To smerfna strata czasu. Przypominam, że wróciłem z długiej i niebezpiecznej wyprawy. Przyniosłem też pierwszy składnik. Aqua Magnifica, jeśli kogokolwiek to interesuje. Gratulacje, ważniaku. Dzięki twojej odwadze pozostały nam do odnalezienia tylko dwa składniki. Dla takiego asa jak ja, to była bułka z masłem. Nie ma wyzwania, którego nie smerfnę. O, ważniaku, wybrałeś się na wycieczkę? No, głuptas doprowadzi mnie do smerfa. Należy mi się trochę odpoczynku. No dobra. I tak oto ważniak głuptasa uratował. Głuptas przeprosił. A ja urazy nie chowam. Papa Smurf miał jednak jeszcze więcej złych wieści. Więcej Smurfów zniknęło. W głowie się nie mieści. Żeby je ocalić, trzeba ruszyć do boju. Wziąć się do ważenia wspomnianego napoju. Niestety kryształów nie rozdają za friko. W Kociołkowym Zamku bezbłędnie je ukryto. Kociołkowy Zamek to szkoła dla kucharzy, którzy uczą się przyrządzać potrawy swych marzeń. Tylko jeden smerf zna to miejsce od podszewki. Do akcji wkracza kuchmistrz. To już nie przelewki. Jadłem raz obiad w Kociołkowym Zamku. Nie zrozumcie mnie źle, było miło, ale... To nie było to. Wróćmy jednak do tematu. No to jesteśmy w wiosce. Czyli będziemy teraz nie ważniakiem, tylko kucharzem. Na pewno będzie trzeba pójść do tego kociołkowego zamku. Ale zobaczymy, czy teraz w tej fazie będzie można ulepszyć się. Smurfozator, no.
Wyprawa do Kociołkowego Zamku to czysta przyjemność. Ślinka mi cieknie na samą myśl. Pracuś chce się ze mną zobaczyć, zanim no wyruszę. No właśnie, jest tutaj. Czyli podstawowa... Czołem, kuchmistrzu. Mam dla ciebie niespodziankę. Zamontowałem w smerfizatorze kilka ulepszeń. Przy okazji, jeśli znajdziesz po drodze jakieś materiały, koniecznie je do mnie przysmerfuj. Im więcej mi dasz, tym bardziej ulepszę smerfizator. Całkiem smerfne, co? O, nie mogę się doczekać. Ale wspomniałeś coś o niespodziance. Ha, tak! Ulepszyłem smerfizator, by ułatwić ci zadanie w Kociołkowym Zamku. Dobra. Sklep, czyli najpierw jeszcze... to będzie lotnik. O, ratety. Na tej fazie nie brakuje mi tego. Czyli szybciej latać nie będę mógł. Sprint. To ulepszony zbiornik, to oczywiście potwierdzę. To jeszcze tutaj można zdrowie, ulepszenie zbiornika. Zwiększę maksymalną liczbę punktów zdrowia. No, czemu nie? Tego mamy bardzo dużo. Kolejne zdrowie, ale to fiolki mi brakuje. Czyli na tym etapie gry jeszcze mi dużo surowców brakuje. I to mam już ulepszone. Czyli to chyba wszystko, co nie? I będzie trzeba znowu zbierać różne surowce. Ulepsza usługa. Dobra, no to dobra. Możesz teraz skorzystać ze sprintu, żeby poruszać się o wiele szybciej. Świetnie! Nareszcie będę mógł się ścigać z osiłkiem. Dzięki sprintowi będziesz też mógł niszczyć różne rzeczy. Koło mojego warsztatu znajdziesz kilka roślin. Jedna z nich właśnie wychyliła główkę. Spróbuj w nią smerfnąć podczas sprintu. Jeśli ją trafisz, pozostałe też się pokażą. Musisz być szybki, bo inaczej wszystkie schowają się w ziemi. Potem spotkaj się z papą smerfem. No i tak, będzie trzeba to wszystko. Czyli to jest coś takiego. No, nie udało mi się. Spróbujemy. Ciekawe, czy dużo tego jest. Masz tyle? Sporo tego jest. Tego będzie się opanować, to lepiej. Nie lubię czegoś takiego robić. No ja. Dobra, poćwiczyłem. Czyli teraz mogę się spotkać z smerfem. Pola wejścia, czyli idziemy do wejścia. O, cześć! Co porabiasz? Czyli wejście to jest druga część wioski. Hej! Więc to ty wszystko leczysz?
Jesteś pewien, że uda ci się smerfnąć różowe kryształy z kociołkowego zamku? Oczywiście, papo Smerfie. To tak, jakbyś pytał, czy do omletu potrzebne są jajka. W zamku znajduje się całkiem sporo kryształów. Skąd tak dobrze znasz to miejsce? To długa historia. Muszę lecieć, zegar tyka. Możesz liczyć na to, że przyniosę drugi składnik, różowe kryształy. Kiedy wrócisz, będziemy musieli porozmawiać. No dobra, czyli możemy się wracać. Mamy tutaj tablicę, no to więc możemy podejść do tablicy, no i pokazać, znaczy podróż dać. No mamy tutaj całą wioskę Smurfów. Tu jest ten las. W każdej chwili można się tutaj dzięki tablicy przenieść w te miejsca, gdzie jeszcze byliśmy. Czyli droga na Polanę. Polana. Obóz Dzikusa, no to było w poprzednim odcinku, kociołkowy zamek, no to możemy pomału iść do kociołkowego zamku, no zobaczymy. No ale to może w następnym odcinku dam i możemy pozwiedzać tą wioskę, zobaczymy, czy to jest coś do uleczenia, ewentualnie do pozbierania, no także nie ma sensu, parę minut mi tego filmu zostało do nagrania. To są... Tu jest jeszcze... inna droga. A tam na razie iść nie będziemy. Aha, to chodzi chyba o to, aby... Dobra, mamy to. Tylko kolejna rzecz do... kolejny surowiec do ulepszenia. Oj, już się zapatrzyłem. Gdzie tutaj niby miałbym? No, jest tutaj te grzyby. Bym potrzebował raz. Zobaczymy, czy możemy wykonać ten. Udało się, no dobra. To jest droga na pola. Na pola się akurat jeszcze nie udajemy. Tylko mamy iść do kociołkowego zamku. Dobra, takie są. Dobra, spróbujmy może na tych... wiatrakach poszybować.
Jeszcze ten jakiś grzyb jest. No, mamy kolejne. Super! Część do tego. Czy jeszcze tutaj coś ciekawego odkryjemy? Jest jakieś tu może skażenie? No tutaj jeszcze trochę mamy. Hej, smerfuj tak dalej, dobrze? O, cześć, jak leci? Dobra, czy jeszcze tutaj może coś jest skażonego? Tylko nie widzę, z której strony można to skażenie no, ściągnąć. No tutaj jest. Czyli wioska smurfów już jest prawie druga część wioski smurfów. No jest już pozbawiona na razie. A zaraz, tu jeszcze coś jest. A to jest ta roślina. Tu już byliśmy. No dobra. Czyli wioskę, drugą część wioski, bo jest jeszcze trzecia część, no i jeszcze będzie jeszcze jedna. No jest uwolniona, czyli możemy iść pomału do Papa Smurfa, co nie? Znaczy nie, do Papa Smurfa, tylko do tablicy na plac, no i to będzie już w następnym odcinku. To więc, no, żegnam, no i zapraszam do kolejnego mojego odcinka. Jeżeli się ten mój materiał podoba, no to do subskrybowania mojego kanału, jeżeli ktoś je widzi pierwszy raz, lub dawania łapek w górę, to zawsze pomaga w rozwijaniu się kanału. No to hej.